Dobry wieczór Państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News. Krótki kurs szpiegowania. Dzisiaj będzie o OSINT-ie, czyli Open Source Intelligence, czyli wywiadzie opartym na źródłach otwartych, czyli nie włamywanie się do cudzych kas pancernych, nie werbowanie agentów po to, żeby oni wynosili gdzieś tam pod ubraniem dokumentację techniczną nowych typów uzbrojenia, tylko o takim wywiadzie, który się w Polsce nazywa słusznie czy niesłusznie białym wywiadem, w każdym razie taki, który polega na tym, że się czyta gazety, czyta się opracowania naukowe, czyta się różne inne źródła, które są ogólnie dostępne. Stąd właśnie open source, otwarte źródła. Na początek będę trochę przynudzał, bo chciałbym trochę wprowadzić na przykładzie literatury. Chyba najbardziej znaną komórką białego wywiadu na świecie jest fikcyjna komórka oczywiście, ona jest opisana przez Jamesa Grady'ego na podstawie istniejącej komórki CIA. W każdym razie on stworzył komórkę numer 17 CIA, która ma gdzieś tam swój pierwowzór w dawnej strukturze CIA i ona się zajmowała właśnie białym wywiadem, analizowaniem mediów, analizowaniem prasy, analizowaniem książek. W jakiej powieści? No, w Rzeźni Kondora, prawda? Gdzie najsłynniejszy analityk białego wywiadu, Ronald Malcolm, czyli biorąc pod uwagę film, bo on jest dużo bardziej znany z filmu niż z książki, czyli Joe Turner, czyli Kondor, którego grał Robert Redford, tak? To jest ten właśnie najsłynniejszy analityk białego wywiadu i czym się zajmowała jego komórka. I tu taki opis, który właśnie niestety muszę przeczytać. Główna aktywność CIA to codzienna, drobiazgowa praca badawcza. Setki pracowników czytają od deski do deski prasę techniczną, amerykańskie i zagraniczne pisma z różnych dziedzin, studiują przemówienia i audycje radiowe. Pracą tą zajmują się dwa z czterech departamentów CIA. Departament Badań zajmuje się gromadzeniem informacji technicznych, a jego eksperci opracowują szczegółowe raporty o postępie naukowym we wszystkich krajach świata, nie wyłączając USA i ich sprzymierzeńców. Departament Wywiadu pochłonięty jest zdobywaniem informacji z bardzo licznych dziedzin. Około 80% tych wiadomości pochodzi ze źródeł jawnych, pism, książek i audycji. Departament Wywiadu przetrawia te informacje i przygotowuje trzy zasadnicze typy raportów. Jeden zawiera długofalowe przewidywania rozwoju poszczególnych dziedzin, drugi jest codziennym przeglądem sytuacji na świecie, trzeci zaś przedstawia luki w działalności CIA. Tak? Więc to jest ogólny opis tej komórki, w której pracował Robert Redford, grający Joe Turnera. Natomiast, to jest mało szpiegowskie, widzicie Państwo, tu w ogóle nic nie ma o tym jakimś kontrwywiadzie zagranicznym, o jakimś zdobywaniu bardziej szczegółowych informacji, ale nie, bo zaraz Państwu pokażę inny przykład. Inny pisarz, trochę mniej znany chyba, ale też popularny, H. Kinnell w książce Reporter tak opisuje analizę na przykład struktury ambasady pod kątem typowania oficerów wywiadu. Analityk zajął się wewnętrznym biuletynem służb specjalnych dotyczącym personelu amerykańskich ambasad w Europie. Wiele stron zapełnionych było paszportowymi podobiznami pracowników placówek, od ambasadorów do najniższej rangi sekretarzy. Jednakże w licznych miejscach znajdowała się uwaga na pustym polu. Fotografia niedostępna. Owe puste pola dotyczyły przeważnie stanowisk zastępców attaché wojskowego lub attaché kulturalnego. I analityk nie musiał zasiadać do komputera, aby dojść do wniosku, że chodziło o lokalnych agentów CIA. No to tyle literatury. Jak Państwo widzicie, literatura zakłada, że nie tylko ogólne informacje polityczne, gospodarcze, jakieś tam technologiczne są do zdobycia przy pomocy białego wywiadu. Czy to jest możliwe rzeczywiście? No bym powiedział tak, w polskich realiach jak najbardziej. No właśnie niedawno zacząłem się przyglądać dziennikowi urzędowemu Komendy Głównej Policji, która, no policja, jak wiadomo, prowadzi czynności operacyjno-rozpoznawcze. Czynności operacyjno-rozpoznawcze są chronione tajemnicą. O tym, na czym one polegają, nie można się dowiedzieć, przynajmniej legalnie. Tymczasem, jak sobie przestudujemy na przykład dziennik urzędowy Komendy Głównej Policji, to znajdujemy tam na przykład decyzję Komendanta Głównego Policji w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów komórek organizacyjnych policji w właściwych sprawach techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia obserwacji pieszej. Ta? Co prawda nie jest to instrukcja o prowadzeniu obserwacji pieszej, bo ta byłaby na pewno niejawna, ale jest to program nauczania. Inny ciekawy program nauczania. To jest program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów komórek organizacyjnych policji w właściwych sprawach techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia obserwacji samochodowej. Podobne rozporządzenia, właściwie decyzja, bo to są decyzje Komendanta Głównego Policji, mówią o programie nauczania w zakresie prowadzenia kontroli operacyjnej podsłuch telekomunikacyjny. Chwilę później w tym samym dzienniku urzędowym znajdziemy szkolenie, program szkolenia, nauczania dla policjantów służb kryminalnych w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem pracy operacyjnej.
bardzo ciekawy. Przejrzałem ten program, tam są symulowane na przykład rozmowy z agentem, symulowane są różne sytuacje operacyjne. Następnie, to ciekawe, na przykład na kursie specjalistycznym dla policjantów techniki operacyjne w zakresie kierowania motocyklem, więc nawet okazuje się, że kierowaniem motocyklem może być przedmiotem zainteresowania czynności operacyjno-rozpoznawczych i odpowiedniego w tej sprawie szkolenia. Znowu, gdybyśmy sobie wyobrazili, że zorganizowana grupa przestępcza sobie zrobi te rzeczy, które są przewidziane w programie, tego rodzaju tam wykłady, pogadanki, prezentacje, ale także właśnie próby właśnie rozmowy operacyjnej, próby werbunku agenta, próby różnego rodzaju, że tak powiem, właśnie czynności operacyjno-rozpoznawczych, to mogliby dojść do bardzo ciekawych wniosków. Więc obawiam się, że to jest trochę nadmiar, że tak powiem, otwartości, jeżeli chodzi o tego rodzaju dane z Komendy Głównej Policji, a jednak właśnie bardzo wrażliwe dane o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, o kuchni operacyjnej służb specjalnych, właściwie każdy sobie może znaleźć i poczytać. Ale już najbardziej osobliwą rzeczą, jaką widziałem w ostatnich latach, to jest takie zapotrzebowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na dostawę prądu. Agencja Bezpieczeństwa ogłosiła to na swojej stronie internetowej, że właśnie będzie negocjować dostawy prądu do wskazanych obiektów. No jeden z blogerów to znalazł, nie ja, zupełnie szczerze przyznam się, nie ja to oryginalnie znalazłem, ale tenże bloger zobaczył, jakie tam są adresy, zorientował się, że to są adresy, które niekoniecznie są adresami ogólnie znanych placówek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zapytał się, czy to nie jest jakaś pomyłka, że te adresy się znalazły w tym wykazie. Agencja mu nie odpowiedziała, albo przynajmniej do dzisiaj mu nie odpowiedziała, natomiast te adresy zniknęły, znaczy zostały takie ogólne opisy obiektów, natomiast adresy zniknęły, ale też nie całkiem, bo mi się udało te adresy jednak znaleźć. Ktoś, kto umie pogrzebać w historii internetu, może sobie je odtworzyć. Ja sobie je tutaj odtworzyłem i muszę powiedzieć, że sam z dużym zainteresowaniem czytałem. Przez 5 lat pracowałem w tej instytucji, a niektórych adresów to w ogóle nie kojarzyłem. Na przykład w Warszawie można znaleźć 12 obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co prawda z taką jedną uwagą. Niektóre z tych obiektów dotyczą adresu na Miłomęckiej. Adres na Miłomęckiej nie kojarzy się z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tylko z Agencją Wywiadu. I to jest trochę chyba śmieszne po prostu, że jeżeli Agencja Wywiadu po to, żeby ukryć swoją tożsamość, zasłania się Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to wydaje mi się, że to jest taki kamuflaż mało skuteczny, mało wiarygodny. Powinni chyba sobie znaleźć jakąś inną firmę przykrycia niż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo dla większości obywateli, czy dla oficerów obcych służb, no przepraszam, jedno licho, tak? Czy Agencja Wywiadu, czy Agencja Bezpieczeństwa. Z punktu widzenia celów może tak, ale z punktu widzenia, że tak powiem, tajności prowadzenia operacji, różnych tam cech obiektu, to ta bardzo istotna różnica nie jest. Więc to przykrywanie Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu wydaje się trochę, no powiedziałbym trochę, no nie w tej skali problemu. No. No dobrze, ale bardzo ciekawe. Na przykład w Warszawie można odnaleźć 12 obiektów. Szczegół bardzo charakterystyczny, oczywiście Rakowiecka, Miłobędzka, o której w chwili mówiłem, o Emów, to jest ośrodek szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale także Otwock, także Lesnowola, także Ostrowin. Więc jak widać, w takich mniejszych miejscowościach też są placówki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I co ciekawe, podana ilość prądu, który ma być zużyty. Też od razu Państwu powiem, że na przykład na Rakowieckiej centrali ABW ma w ciągu roku być zużytych 7 700 tysięcy kWh, prawda? No, rozumiałe, ale bardzo ciekawe, że w środku szkolenia ABW, to jest drugi największy konsument prądu w całej agencji, jest do przewidziane zużycie 4,5 miliona kWh. Więc ktoś, kto umiałby się zastanowić, do czego takie ilości prądu mogą być wykorzystane, to zaczyna mieć, być może podejrzewać przeznaczenie tego obiektu. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że na przykład w Poznaniu są 2 obiekty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Zielonej Górze 2, w Gorzowie Wielkopolskim 1, we Wrocławiu 2, w Szczecinie 4, w Gdańsku 1, w Miłocinie 2, w Elblągu 1, w Bydgoszczy 3, w Płocku 1, w Białymstoku 2, w Suwałkach 1 obiekt ABW, w Olsztynie 3 obiekty, w Kielcach 1, w Lublinie 3, w Chełmie 1, w Białej Podlaskiej 1, w Rzeszowie 1, w Łodzi 1, w Zakopanem 1, w Katowicach 1, w Częstochowie 1 i w Opolu 2. Dlaczego to wszystko wyliczyłem? No nie dlatego, żeby oczywiście mieszkańcy tych miejscowości czy miast zaraz zaczęli szukać tych obiektów, bo niektóre mają po prostu tabliczki i nie jest to żadna tajemnica, chociaż mówię, nie wszystkie. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na pewną ciekawostkę, znaczy nieustannie powtarzamy, że z polskiego punktu widzenia największe zagrożenia chyba miałyby przyjść ze wschodu. Tymczasem rozmieszczenie placówek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest głównie wzdłuż zachodniej granicy, co wydaje mi się dosyć dziwne. No, trochę nielogiczne i wydaje mi się, że obecne kierownictwo służb powinno się nad tym zastanowić, bo jednak ochrona kontrwywiadowcza granicy, płytki, wywiad zagraniczny, różne takie rzeczy, to nie da się bronić z Wrocławia,
w kierunku Mińska białoruskiego, czy ze Szczecina w kierunku gdzieś tam na Krym. W związku z czym to trochę mi się wydaje nielogiczne, no ale dobrze, jest jak jest. No, no co jeszcze mogę powiedzieć? No ten wykaz mam. No, Agencja Bezpieczeństwa zaczęła go ukrywać, więc ja zupełnie szczerze powiem Państwu, nie chciałbym tego ujawniać. Jestem porządnym obywatelem. Zastanawiam się, jak mogę to skutecznie zniszczyć i tak mi przyszło do głowy, że chyba jedyny sposób, nie mam specjalnych niszczarek, nie mam specjalnego pieca, że to chyba po prostu zjem, żeby nie pozwolić wrogom dotrzeć do... No chyba przydałoby się to czymś popić. Tu mam sowiecką wódkę. Nie, to chyba nie będzie. Polskie tajemnice państwowe nie, chyba nie powinien popijać sowiecką wódką. Może jakimś hiszpańskim likierem raczej, prawda? To będę jakoś sobie z tym poradzę. Chwileczkę. No to co? No to zjadamy tajemnicę. To będzie za zdrowie przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Państwa Jarosława Kaczyńskiego. Fu, brzydisko. To będzie za zdrowie ministra koordynatora i ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego. To będzie za zdrowie sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, wiceministra spraw wewnętrznych Macieja Wąsika. I ostatni, nie, przedostatni będzie na cześć Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej nadzorującego służby wojskowe. I proszę Państwa, za Zbigniewa Ziobro, no ponieważ prokuratora oczywiście zwalcza przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu państwa. Wszystko to zjem, zostanie nic, co mogłoby narazić na szwank interesy polskich służb specjalnych. Dziękuję bardzo, dobranoc.